Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kocioł kulturalny. Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury. Czy to jest duże wyzwanie kierować takim miejscem, jakim jest Nowochódzkie Centrum Kultury? Tak, to jest duże wyzwanie. Miejsce ma już 35-letnią tradycję. Jest tu mnóstwo zespołów. Przychodzi do nas bardzo dużo publiczności. Jest to pewnie najbardziej oblegana instytucja w Krakowie, jeśli chodzi o frekwencję. Rocznie około 500 000 osób do nas przychodzi na różnego rodzaju zajęcia, koncerty, warsztaty, nawet na takie zwykłe spotkania w plenerze, czy choćby lodowisko. Także to jest wielka odpowiedzialność sprawić, żeby wszyscy, którzy do nas przychodzą, byli zadowoleni, żeby wyszli stąd usatysfakcjonowani tym, że w tym miejscu otrzymali to, co chcieli. A czy to położenie Nowochódzkiego Centrum Kultury nieco dalej od Centrum Krakowa jest zaletą czy wadą? No, różnie można na to patrzeć. Położenie Nowochódzkiego Centrum Kultury jest bardzo dobre, jeśli chodzi o komunikację. Jesteśmy przy placu centralnym, więc tutaj z centrum miasta jest bardzo łatwo dojechać. To jest kilkanaście minut tramwajem. To naprawdę nie stanowi problemu. Natomiast jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani, jeśli chodzi o tą północno-wschodnią część Krakowa. Zawsze tutaj jest do nas blisko i dzieciaki na zajęcia, czy dorośli na zajęcia mogą do nas w kilkanaście minut przyjechać, co nie jest tak częste. Na przykład będąc w centrum miasta są problemy z zaparkowaniem samochodu, czy jakieś tam inne rzeczy. My jesteśmy dobrze skomunikowani, jeśli chodzi o sieć tramwajową, autobusową. Jest gdzie zostawić samochód, więc to jest dla nas, uważam, że to jest rzeczywiście zaleta. Jak obserwujemy naszą publiczność, to rzeczywiście na zajęcia, ta szeroko rozumiana Nowa Huta, no to jest naszym takim głównym miejscem, skąd przybywają do nas ludzie, natomiast na spektakle już, czy koncerty, czy spektakle teatralne, to już cały Kraków i nawet okoliczne miejscowości. A są wydarzenia, czy to wystawiennicze, czy festiwalowe, gdzie rzeczywiście z całej Polski ludzie przyjeżdżają, wiedzą, gdzie jest Nowochódzkie Centrum Kultury, wiedzą, gdzie jest Galeria Beksińskiego, wiedzą, gdzie odbywają się choćby takie festiwale jak Baletow Festival. To jest, uważam, miejsce, które jest dla nas dobre. 35 lat istnienia. Jak pan określa rozwój Nowochódzkiego Centrum Kultury? 35 lat to na Kraków to nie jest dużo. Ty jesteśmy jeszcze młodą instytucją, cały czas się rozwijającą, ale uważam, że mamy bardzo fajny dorobek i już wpisaliśmy się tutaj na stałe w ten pejzaż kulturalny Krakowa. Mamy takie marki już sprawdzone, pewne. Mamy świetne zespoły folklorystyczne. Mamy Krakowskie Centrum Choreograficzne, które jest stosunkowo młodym działem, ale się bardzo prężnie rozwija. Bardzo doceniana jest nasza działalność wystawiennicza, no i te wszystkie rzeczy związane ze sceną, z warsztatami, z różnymi kursami. Przez te 35 lat uważam, że na trwałe wpisaliśmy się w pejzaż kulturalny Krakowa i chciałbym, żeby tak w kolejnych latach pozostało. Oferta jest skierowana do dzieci, ale także do seniorów. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Jakie zajęcia w tym roku są skierowane do kogo? Ofertę podzieliliśmy na cztery grupy wiekowe, czyli dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i dla seniorów. Każda z tych grup wiekowych znajdzie coś dla siebie. Jest wielka różnorodność tych zajęć. Oczywiście niektóre zajęcia cieszą się większym powodzeniem w danym okresie. Są jakieś takie sezonowe mody czy większe zainteresowanie związane z danymi zajęciami. To, na co warto zwrócić uwagę, oczywiście wszystkie takie te nasze najbardziej flagowe zajęcia czy grupy funkcjonują, czy to dotyczy właśnie folkloru, czy tańca współczesnego, to kładziemy na to duży nacisk. Będą oczywiście nowości, Muzyczna Akademia Malucha, czy Otwarta Pracownia Grafiki Warsztat. Bardzo dobrze rozwijają się kluby supermamy i mamy z dzieciaczkami przychodzą i uczą się różnych rzeczy związanych właśnie z opieką nad dziećmi, ale też wspólnie spędzają czas. Bardzo dynamicznie rozwija się Nowochódzki Uniwersytet Dzieci, więc ten uniwersytet zyskuje jakby coraz to nowe wydziały i przyrodniczy, i robotyka, i takie właśnie ciekawe, naukowe troszkę spędzanie wolnego czasu dla dzieciaków.
także to wszystko się u nas odbywa. Aż trudno tak w kilku słowach o tym wszystkim powiedzieć. Jest to prawdziwy kombinat kultury. Kiedyś zastanawialiśmy się, jak jednym takim słowem scharakteryzować to, co się u nas dzieje. Myśleliśmy nad taką nazwą i przyszło nam do głowy, będąc oczywiście tutaj w Nowej Hucie, że nasze dni otwarte powinny się nazywać kombinatem kultury, dlatego że tak dużo się tutaj u nas rzeczy dzieje, a że jesteśmy w Nowej Hucie, ta nazwa uważam, że bardzo pasuje. Czy któraś grupa wiekowa wyróżnia się zainteresowaniem? Czy na przykład dzieci są najbardziej zainteresowane ofertą? Czy to może seniorzy tutaj częściej przybywają? Myślę, że najczęściej dzieci, bo po rozpoczęciu roku szkolnego rodzice poszukują dla swoich pociech po prostu zajęć pozalekcyjnych na dobrym poziomie, z dobrymi instruktorami, w ciekawym miejscu. Więc to jest naturalne, że zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego, te pierwsze 3 tygodnie września, to jest ten czas poszukiwania przez rodziców tych zajęć pozalekcyjnych i ten czas taki popołudniowy, kiedy dzieci przychodzą ze szkoły i od tej godziny 14, 15 aż do 19, więc to jest ten czas, który w większości staramy się rezerwować dla dzieci. Natomiast dorośli, te późniejsze godziny. Seniorów na bardzo wiele zajęć zapraszamy przed południem. No, stwierdziliśmy, że tutaj ten czas właśnie tak powinien być rozdysponowany, żeby tą przestrzeń dla poszczególnych grup wiekowych właśnie w ten sposób zagospodarować. Poza zajęciami odbywają się tutaj różne wydarzenia, stand-upy, kabarety, występy, koncerty. Co Nowohuckie Centrum Kultury ma do zaproponowania na ten rok? Oczywiście to, o czym rozmawialiśmy, to są takie zajęcia związane z tym, że jesteśmy Centrum Kultury, że pewne rzeczy uczymy, pewnych technik, tworzymy przestrzeń dla twórców, także robimy wystawy. Rodzice mogą, czekając na dziecko, obejrzeć wystawy. To jest taka nasza rola kulturotwórcza. Natomiast rzeczywiście jesteśmy także centrum rozrywki czasami. I te kabarety są u nas obecne. Teatr, który też jest obecny w formie raczej takiej lżejszej, jakiejś takiej przedstawień farsowych, komedii. To wszystko u nas jest na naszej scenie teatralnej się dzieje. Tej jesieni będą rzeczywiście gwiazdy, można powiedzieć, bo i Stanisława Celińska, i Michał Bajor, i Edyta Geppert, i ciekawe przedstawienia teatralne, ciekawe koncerty, warto na to zwrócić uwagę. Balet rosyjski zawsze w okolicach grudnia, akurat w tym roku będzie to balet klasyczny z Lwowa, w przedstawieniach tych właśnie, które wtedy cieszą się dużym powodzeniem. Z takich wydarzeń, na które warto zwrócić uwagę, to bym tutaj chyba zaproponował nasz nowy spektakl, który przygotowujemy razem z Art Color Balletem. Po sukcesie Kryptonimu 27 sprzed 2 lat, w tym roku będzie to nowy spektakl, Bursztynowe Drzewo, w reżyserii Agnieszki Glińskiej. No i znając ten teatr, to będą piękne wizualizacje, oczywiście choreografia, body painting, no i piękna muzyka Jasi Słowińskiej, Jana Słowińskiego i Stanisława Słowińskiego. Także będzie to na pewno bardzo widowiskowa rzecz już w listopadzie na naszej scenie. Które z tych wydarzeń rozrywkowych przyciągają największą publiczność, które się cieszą największym zainteresowaniem? No wiadomo, że gwiazdy. Gwiazdy przyciągają publiczność, więc tutaj już na koncerty czy Michała Bajora, czy Edyty Geppert, to pewnie biletów już dawno nie ma. To są rzeczy, które się sprzedają na pniu. Mamy takie wydarzenia, które co jakiś czas wracają do nas i rzeczywiście bilety się sprzedają bardzo, bardzo szybko. Kabarety też, wydaje mi się, że ludzie potrzebują rozrywki i gdzieś tam się te kabarety szybko rozchodzą. W szczególności te takie kabarety z tych topowych 10 kabaretów w Polsce, to bardzo szybko sprzedają się bilety, także te wydarzenia pewnie można do nich zaliczyć. Ale cieszymy się, że wszystkie inne wydarzenia też cieszą się zainteresowaniem. Czy to Państwo poszukują artystów, czy są takie osoby, które same się zgłaszają, proszą, czy mogą tutaj przedstawić swoje wystawy? Różnie z tym jest. Tu każde oczywiście z działań jest indywidualnie prowadzone. Za część wystawienniczą odpowiada galeria i pani kurator Joanna Gościej-Lewińska, która ten profil artystyczny prowadzi i ona jakby
dobiera artystów, na pewno tutaj nie można jej niczego narzucić i ona musi być przekonana do tego, że danego artystę chce zaproponować. Podobna sytuacja jest z galerią fotograficzną, gdzie również komisja artystyczna jakby opiniuje wystawy na dany rok. Jeśli chodzi o scenę teatralną, to tutaj jest impresariat, który wspólnie z marketingiem i biurem organizacji widowni kształtuje ten repertuar tak, żeby on był jak najbardziej atrakcyjny i żeby był na dobrym poziomie artystycznym. To jest dla nas bardzo ważne, żeby pewnych dziedzin unikać, żeby wszystko, co robimy, miało rzeczywiście bardzo dobry poziom artystyczny. Czy ten plan na rok, oferta na rok 2018-2019 jest już zamknięty, czy on się będzie dynamicznie uzupełniał nowymi wydarzeniami? Znaczy, jeśli chodzi o salę teatralną, to tam już jest bardzo mało wolnych terminów i nie ma też za dużo czasu, bo wypromowanie wydarzenia zawsze chwilkę trwa i tam trzeba przygotować jakieś materiały reklamowe, promocyjne, także raczej rok 2018 już mamy zamknięty. Oczywiście wypełniamy rok 2019, wiosnę, jesień. Nad tym pracujemy, żeby kolejne miesiące były równie atrakcyjne i równie ciekawe dla naszej publiczności. A jak długo trwa przygotowanie takiego planu? Kiedy te przygotowania się zaczynają? Czy jest to duże wyzwanie? Różnie to jest. Jeśli chodzi o działalność wystawienniczą, praktycznie planujemy na 2 lata do przodu mniej więcej. Jeśli chodzi o scenę impresaryjną, od kilku miesięcy do czasami nawet ponad roku na pewnych artystów warto poczekać i ustawić się w kolejce i znaleźć odpowiedni termin. I rzeczywiście chcemy kogoś pokazać, to trwa od kilku miesięcy do około roku. A jakie jest życzenie, marzenie dyrektora Nowochódzkiego Centrum Kultury na następne lata? Chciałbym, kilka rzeczy bym chciał. Oczywiście bym chciał dokończyć remonty. Jesteśmy, jeśli chodzi o sam obiekt, to jesteśmy w mniej więcej 70-80% przestrzeni tych wewnątrz Nowochódzkiego Centrum Kultury jest już wyremontowane, więc chciałbym te pozostałe 20-30% skończyć i skończyć otoczenie NCK-u akurat na rok 2019 i 2020. Mamy plan, mamy pozyskane środki i będziemy rewitalizować otoczenie NCK-u. No w tym roku rzeczywiście ten remont sali teatralnej, bardzo spektakularny i szybki, przyniesie konkretne, wymierne efekty. Publiczność, która do nas będzie przychodzić, rzeczywiście zobaczy, że jest w nowoczesnej sali z ładnym światłem, z pięknym dźwiękiem. Na pewno to tutaj gdzieś zyska dużo pozytywnych opinii. Natomiast co bym chciał jeszcze zobaczyć? No na pewno są koncerty, które chciałbym na tej sali zobaczyć. Na pewno bym chciał zobaczyć, jak ta sala pracuje z orkiestrą symfoniczną, z solistami, z chórem. Ta sala spełnia wszystkie kryteria takiej dobrej sali widowiskowej. Jest dobra widoczność z każdego miejsca. Jest 600 osób na widowni. Jest wielka scena, 260 metrów. To naprawdę jest to jedna z większych scen w Krakowie. Taki koncert muzyki poważnej z solistami, z chórem i z orkiestrą symfoniczną chciałbym zobaczyć i to pewnie nie raz. I mam nadzieję, że to się kiedyś spełni.